Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z serii Let's Play Pokémon X Wyzwanie Nuzlocke. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zdobyliśmy kolejną odznakę, odznakę czwartą z regionu Kalos. Ruszyliśmy w stronę drogi numer 13, na której aktualnie jestem. Tak, o, dziki Pokémon. Złapałem Gibla, o, Trapinch, którego wytrenowałem, zresztą wszystkie Pokémony są już wytrenowane na poziom 40, tak jak obiecałem. Już pokonam tego Trapincha. Może Greninja. Aha, Arena Trap. Kuźwa mać. Dobra, Double Kick. Może zdążę go pokonać, zanim Bite mnie krzepnie. Jest, udało się, pięknie. Muszę zmienić w ogóle mojego Jolteona, bo on nie może być na pierwszym miejscu, bo są Pokémony same ziemne. Może na pierwszym miejscu, w ogóle pokażę moją drużynę. Wszystkie Pokémony, jak widzicie, mają poziom 40. Jolteon, Gabite, mój Gibble ewoluował w Gabite'a. Greninja, Roserade, Charizard i Delphox. Mam jeszcze w boksie też kilka Pokémonów wytrenowanych. Tam jest bodajże Skrelp, Staraptor. Także one będą tak krążyć. Będę wymieniał Pokémony, tak żeby no, każdemu dać szansę. Już mam uformowaną taką drużynę, mniej więcej plan. Aha, miałem zmienić. Więc no, myślę, że to będzie wszystko jakoś funkcjonować. Greninja na pierwszym miejscu. Greninja sobie z każdym poradzi spokojnie. O jeny, to by się przydał jakiś Ripple na te Pokémony. Dactrio. Ogólnie rzecz biorąc, staram się nagrywać na pewniaka. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wam ostatnio mówiłem, chyba znalazłem przyczynę tego, że te filmy się nie nagrywały. Przyczyną była karta pamięci. Tak bynajmniej stwierdziłem. To mi przyszło wtedy do głowy. I rzeczywiście, póki co, odpukać w niemalowane. Działa wszystko jak się należy. Kupiłem nową kartę. 16 giga. Tamto miałem 8, więc no, myślę, że nawet lepiej, że kupiłem taką większą. I cóż, zobaczymy, jeśli ten odcinek się nagra bez problemu. No póki co robiłem takie testowe i wszystko było dobrze. Jeśli ten odcinek się nagra, to będę ukontentowany, że tak powiem. Dobra, tu gdzieś poleciałem, nie wiem gdzie. Tam widzę chyba trenera jakiegoś. Coś jest w tym kamieniu? Nie. Szukam jakichś przeciwników, bo tu chyba byli przeciwnicy. Na pewno będę musiał się kierować na nową lokalizację, jaką jest elektrownia. Zaraz tam się będę wybierał, aczkolwiek szukam. Tu mamy coś. A tam jak się dostać? Aha. Skacząc, ok. Flame Blade. Pięknie. Tamto to jest chyba właśnie elektrownia. Tu mamy jakieś wejście. Ale tu trzeba coś potrzebne. Tu się nigdzie nie dostanę. Dobra. Ojeny, te dzikie Pokémony to będą mnie tutaj denerwować. Ojeny. Bardzo ciężko się tu trenowało Pokémony, bo trenowałem tutaj. Ciężko dlaczego? Dlatego, że te Pokémony, które tutaj są, nie dawały za dużo expa. Trapinch dawał tam 250, tak samo Gibu. Jedynym takim Pokémonem, który dawał coś więcej, był Dactrio, który dawał no
różnie 800, 700 expa, więc no bardziej polowałem na Dactrio, ale no jak widzicie ciężko. Arena Trap, dobra. Surfowanie. Nie mam chyba żadnego Ripela. Bo jakoś nie bardzo mi się chce z nimi walczyć. Wolałbym takich przeciwników żywych, że tak powiem. Lucarionic, Waterstone, Leftovers, to dam komuś. Soft Sound, Destiny Note. Nie mam. Nie mam żadnego Ripela. No trudno. Przeżyję. Tu też jest potrzebne zapewne, tak? Jakieś hasło albo coś. Dobra, tu się nigdzie nie przedostanę. Najgorsze w poruszaniu się tutaj jest właśnie ten wiatr. Jak się zerwie, to o. Tylko spowalnia. Dobra, a tutaj też drzwi. O, się. Dobra, to pójdę tamtą ścieżką. Może tamtędy będą jakieś przejścia. O, Gible. No wtedy udało mi się złapać tego Gible'a, bo tak jak wam ostatnio mówiłem, bardzo ciężko było nagrać mi ostatni odcinek. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie tego problemu. Dobra, idę piechotą, bo przecież... Zanim ja tam dojdę, to... Miną wieki w takim układzie. Dobra, tutaj gdzie dojdziemy. Tu mamy jakiegoś profesorka. Zapewne z nim będzie można... Nie, nie będzie można pogadać. Znaczy się pogadać, tak, ale... O! Tutaj powinniśmy iść. Team Flare. Okej, okay. No i w końcu zaczynają się piękne walki. Handom. Tu Greninja sobie spokojnie poradzi z Handomem. Bez najmniejszych problemów. Surfowanie. Pięknie. Które mają poziom? 31. 40, no to tak akurat. Golbat. Na Golbata użyję Jolteona. Jolteon niech sobie zawalczy. Jego debiut na wizji. Okej. Okay. Discharge. Pięknie. No. W końcu jakaś ta moja drużyna się uformowała, bo już naprawdę ciężko było. Ale jakoś idzie. Dobra, spadaj. A co? A, zgubił bilet jakby wejścia do... kartę dostępu. Czyli trzeba użyć Dowsing Machine, aby znaleźć kartę. Jest! Ale żem trafił. Pięknie. Mam kartę dostępu. Nawet nie wiedziałem, że tu jest. Dużo nie trzeba było szukać. Okej. Okay. Czyli tu tędy pewnie będzie można. A tutaj co Dowsing Machine pokaże. Nie, tu nie ma nic. Ok. Tak, używam. No użyłem karty i wchodzę. Ok. Hmm.
tu coś się będzie działo. Na pewno się będzie działo. Okej. Okay. Przechodzimy. Puk, puk. Kto tam? O. Ale jesteś dowciapny. Dowciapność nie jest twoją dobrą stroną. Dobra, Greninja. Skragi. Od Skragiego mogę oberwać, to tak fest. Ponieważ Greninja ma podtyp ciemność. I walczący. Delphox? No nie, Delphox nie. Niepotrzebnie, Charizard powinien tu iść. High Jump Kick. Nie zrobi krzywdy. Dobra, bo już się przestraszyłem. Czyli zna ruch typu ciemność, to jest po Delphoxie. Charizard. No ale kombinuje jak koń pod górkę. Dobra. Payback, no właśnie. To jest typu ciemność. I tutaj już by Delphox oberwał i to tak fest. Nie używam mega ewolucji. Użyjmy fly. Payback nie trafia. I Charizard używa fly. Pięknie. Skragi. Nie może dalej walczyć. Greninja pięknie. Krogunk. No to tutaj już Delphox sobie poradzi z Krogunkiem. Krogunk ma typ walcząco-trująca, bo trująco-walczący. Jest równa. Anticipation, ok. Psyshock czy Psybeam? Psyshock. Psyshock chyba jest najsilniejszy. Pa, pa, pa. Pięknie. Krogunk pada. Dobra. Przeciwnik z Teamu Flare nie miał za dużo do powiedzenia. No i czy teraz ci będzie tak do śmiechu? Nie. Spieprzaj dziadu. Cytując klasyka. Dobra, tu mamy jakieś drzwi. Tu mamy przejście do góry i też mamy drzwi. Może pójdę w tamte drzwi, bo chyba te tam coś może znajdę, a tutaj powinienem iść, więc spróbujemy tam. Krogunk. Kolejny Krogunk. Greninja zyska 41 poziom. Cieszy mnie to niezmiernie. Dobra, Delphox. Mud Bomb. No tak, ziemny. Psyshock. Uniknął. Swagger. No żeś mnie teraz troszeczkę irytował. Uderz, ale nie siebie. Kuźwa mać. Mad Bomb. Jak się trafi kryt. Dobra, nie ryzykuję. Nie ryzykuję. Kogo by tu użyć? W sumie... Gabite. Gabite będzie miał swój debiut. Sucker Punch, pięknie. Dig. Dig tutaj załatwi sprawę. Uniknę ataku jego, a przy okazji on oberwie. Super efektywnie. Revenge. Sucker Punch też nie trafia. I Gabite. Sru. Pięknie. Się troszeczkę mi ciepło zrobiło. Greninja 41 poziom. Pięknie.
Golbat. No to tu na Golbata bezapelacyjnie Jolteon. No i też właśnie to jest plus takiej drużyny, kiedy się ma do wyboru jakieś typy, które no zadziałają, bo wtedy to miałem naprawdę problem. Discharge. Pięknie. No, Jolteon też 41 za niedługo. Okej. Muszę uleczyć Delphoxa, bo Delphox oberwał i to tak fest. Ile mam tego? 11. Delphox, okej. Dobra. Pójdziemy sobie tu. Aha, tu mamy jakiś tam zakładników, że tak powiem. Tak, wiem, pokonam ich spokojnie. Dobra. Co? Spadę. Chcę mi proponować świeżą wodę. Co tu jest? Zapplate. No okej. Dobra. Nic mi wielkiego nie dali. Dobra. Tu z tobą walczyłem. Będzie dwuwalka, coś czuję. Nie. Już myślałem, że dwuwalka. Okej, okay, jeden przeciwnik, Mightyena. Okej. Może Greninja da radę na Mightyenę. Użyjemy Water Shurikena. No nie bardzo. Cztery razy, może będzie piąty. A szkoda. Odar slap. Dobra, to se możesz używać. Surf. Surf powinien bez problemu tutaj załatwić sprawę. I tak się dzieje pięknie. Mighty je napada. 1800, no i to jest exp. I tak można expić Pokemony. No ale no niestety, na dzikich Pokemonach jest naprawdę ciężko. Bardzo fajnie się expiło Pokemony w Black and White, bo tam w tych trzęsących się krzaczkach... Aha, tu tędy nie przejdę, bo ten mi blokuje. To idziemy tu. W trzęsących się krzaczkach zazwyczaj wychodziły te Audino, a one dawały naprawdę bardzo dużo expa, tak samo jak i Chansey. Takie no dwa podobne do siebie Pokemony. Zresztą dużo Pokemonów z regionu 5, z Unowy jest podobnych do Kanto. Dobra. Skrangi znowu może mi zrobić Kolosa, więc od razu Charizard. No High Jump King. Okej, Fly. No, jakie są Pokemony podobne? No na przykład dwa Pokemony walczące, no są do siebie, zresztą sama idea. Aha, nie trafił. Break, break. Są do siebie podobne sama idea stworzenia tych Pokemonów, które no, wyglądają jak bracia, no tak samo Hitmonlee i Hitmonchan, a w regionie Kanto, a w regionie Unowa Sok i Tro, nie? Są dwa Pokemony, znaczy cztery Pokemony, tu dwa i tu dwa, gdzie idea powstania jest praktycznie identyczna. Tak samo Garbodor i Mug, no to też są Pokemony, które do siebie są podobne. Buffalant i kto? I Tauros. Golbat. No, a propos, Golbat i Subat. Są idea powstania, tylko widać, że nie mieli pomysłu na Pokemony,
albo chcieli stworzyć region, który będzie, no, niby jest taki autonomiczny, bo tylko w tym regionie występują tylko Zunowy i żadne inne, dopiero tam w tych wschodnich, na wschodnich terenach coś tam się pojawia z innych regionów. A tak w głębi regionu są tylko Pokémony z Unowy, bynajmniej w tych pierwszych częściach, bo w dwójkach już coś tam się pojawia z tych starych. Last Resort, coś mi to mówi. 140 i 100. Ten ruch może być użyty tylko po... kiedy... Cwany ruch, aczkolwiek no tu mam ruchy, które mi się przydadzą, więc raczej się tego nie nauczę. Okej. No więc no taka chyba była idea i zamysł twórców regionu Unowa, żeby te Pokémony no były takie unikalne. Wiecie co? Ja możliwe, że w tym miejscu zakończę odcinek, bo to już tak trochę czas. No cóż, w dzisiejszym odcinku tak troszeczkę no liznęliśmy drogi numer 13 i doszliśmy do elektrowni, której no nie skończyliśmy niestety, nie zdążyliśmy, czas nas goni. W następnym odcinku postaram się dokończyć elektrownię i już ruszyć do Lumiołz, bynajmniej w tamtą stronę. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny. I oczywiście, jeśli podoba Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, która bardzo mnie motywuje i też zwiększa zasięg moich filmów, aby każdy mógł ze mną podróżować skromnie przez różne regiony świata Pokémon. No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak się z Wami pożegnać. Trzymajcie się ciepło w te piękne kwietniowe dni. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, na razie. Cześć!